Dzień dobry wszystkim Państwu, bardzo serdeczne. Bardzo jestem szczęśliwa i myślę wszyscy, którzy tutaj współorganizowali dzisiejsze nasze spotkanie, podzielają moje zdanie. Bardzo się cieszymy, że dotarliście Państwo tak licznie, bo to wcale nie było takie całkiem pewne i jasne. Spotykam się dzisiaj po raz kolejny już w ciągu miesiąca w tych murach pałacowych na wydarzeniu podwójnym. Pierwsza rzecz to taka, że bardzo jesteśmy szczęśliwi, że przyjął zaproszenie od nas pan Jacek Maksymiuk, którego, jak się okazuje, wszyscy Państwo znacie i mamy pana Jacka, bo widzę, że tutaj uściski i serdeczne słowa padały we wszystkie strony. Więc bardzo serdecznie dziękuję panu Jackowi, że się zdecydował. Zapraszam panie Jacku, gdyż pan czeka na wyjście, na koncert. Wzruszenie trochę mi odejmuje słowa, więc mam nadzieję, że jak muzyka nas troszkę tutaj uspokoi, to jeszcze będę mogła powiedzieć coś serdecznego, bo teraz chyba się rozpłaczę, więc już nic nie robimy. Panie Jacku, dziękujemy. Drugi element dzisiejszego spotkania to, jak Państwo widzą, Europejskie Dni Dziedzictwa. My po raz drugi włączamy się w taką ogólnopolską akcję obchodzenia Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku niepodległa dla wszystkich. No, wszystkie imprezy ogólnopaństwowe w tym roku okraszone są stuleciem odzyskania niepodległości. Więc i dzisiejsza edycja, a tak naprawdę z tego miesiąca, ponieważ ta akcja zawsze się odbywa we wrześniu, jest w tym roku niepodległościowa. Po koncercie pana Jacka mam nadzieję, że uda nam się w takiej grupie pośpiewać razem i posłuchać młodzieży z naszej gminy, która zaśpiewa nam kilka piosenek z nurtu niepodległościowego, patriotycznego. Wydarzenie to było możliwe dzięki pomocy wielu osób. Między innymi dziękuję, chociaż nie ma przedstawicieli, dziękuję Fundacji za użyczenie pałacu po raz kolejny. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dołożyli wysiłku, żeby to spotkanie się odbyło. Pani Krysi Maksymy bardzo serdecznie, że połączyła tutaj taką nicią nas z panem Jackiem. To potrzeba dobrej woli wielu ludzi, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze na koniec spotkania dokładnie o tym powiem, ale nie chcę przedłużać, ponieważ nasz artysta rozgrzewa ręce już tutaj. O tak, widzę właśnie. Także na początek zapraszam Państwa na koncert w wykonaniu pana Jacka Maksymiuka, bardzo niecodzienny. Myślę, że dość rzadko artysta tej klasy przyjeżdża do sobie takiej nie za wielkiej gminy Worki. Będziemy jeszcze o tym mówić, jak bardzo pan Jacek jest związany z naszą gminą. Ja nie ukrywam, że starałam się przygotować jakieś informacje o panie Jacku i wszystkim się wydały takie dość poważne i nawet bym powiedziała, że za smutne, ponieważ pan Jacek jest bardzo życzliwą, uśmiechniętą osobą. Pan Jacek jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim w klasie profesora Zygmunta Pietrzaka i Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie w klasie Anny Teresy Cięskiej-Falger. Ukończył studia w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie profesora Świtały oraz studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. Mam nadzieję, że z tym pomieszałam. Na swoim koncie pan Jacek ma wiele nagród, które zdobył biorąc udział w licznych konkursach instrumentalnych rangi krajowej i międzynarodowej. Był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncertował w kraju i za granicą. Wielokrotnie występował z recitalami podczas Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. W swoim repertuarze posiada utwory od baroku po muzykę współczesną. W swoim dorobku posiada również nagrania płytowe, solowe, kameralne i z orkiestrą. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. To też się nie zmieniło, panie Jacku. Proszę o oklaski jeszcze raz.
środowisko. W wykonaniu pana Jacka usłyszymy marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta, który chyba wszyscy znają, sonatę księżycową Ludwika van Beethovena i trzy utwory Fryderyka Chopina: Polonez Asdur, Mazurki Giemol i Sedur. Proszę o oklaski i o serdeczne przyjęcie. Dziękuję przyjęcie za tyle miłych słów i mam nadzieję, że moja muzyka jakoś sprawi Państwu przyjemność czy radość. I no, po prostu gramy. Ponieważ zawsze mam się tutaj taki powód zagrać, więc to, że tyle osób przyszło tutaj, to znaczy, że naprawdę bardzo czekamy na Pana muzykę. Thank you.
Terzetus opus 24 i Polonez Asdur Chopina z 53 opusu. Thank you.
to załatwimy. Byliśmy już w stylu polskim, polonezowo-mazurkowym. I teraz trochę w wiedeńskim stylu będziemy po walcach. Ja poproszę teraz pana wójta, żebyśmy podziękować panu Jackowi. Zapraszam, panie Jacku. Chociaż pan zdecydowanie się w tym miejscu lepiej prezentuje niż my. Chcielibyśmy
Pana zostawić, w ogóle jakby tak Pan miał ochotę wrócić, to my chętnie, prawda? Przyjmiemy Pana jako proszę. Szanowni Państwo, ja myślę, że Pan Jacek swym tym pięknym koncertem obudził nie tylko Mozarta, Beethovena, ale też i Chopina. I Jeźwiński. Są tutaj z nami i słuchali tego wspaniałego wystąpienia. Ja chciałbym powiedzieć Państwu, że Ginieborki żyją, żyli i będą żyć. Wspaniali ludzie. Ludzie mądrzy i utalentowani. Jednemu z nich chciałbym dzisiaj podziękować za to, że przybył do nas i tak wspaniale dla nas zagrał. Panie Jacku, dziękuję. Że mogę tutaj zagrać, bo tutaj po prostu z Borkami związane jest moje dzieciństwo i bardzo piękne wspomnienia i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj znowu wrócić i po prostu zagrać dla Państwa. Także dziękuję bardzo Panu Wójtowi za zaproszenie, całemu środowisku i cieszę się, że mogę z Państwem być dzisiaj tutaj w Borkach. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze proszę Pana, żebym odpuszczał scenę.